W naszych czasach wypada być kreatywnym, a nie wypada być odtwórczym. Obserwujemy swego rodzaju modę na kreatywność. Kreatywni powinni być wszyscy. Księgowa, hydraulik, doradca do spraw nieruchomości, przedszkolak, a nawet jego niania. Czy jednak to, co opisujemy słowem kreatywny, jest rzeczywiście kreatywne? Jaka jest istota kreatywności? Czy można ją badać i ewentualnie jak można to robić? Czy można się jej uczyć i ewentualnie jak można się jej uczyć? Czym różni się jej pojęcie od pojęcia twórczości? I w końcu, czy rzeczywiście jest tak, że wszyscy powinni być kreatywni? Zapewne kliknąłeś na zakładkę kognitywistyka na kulu i sobie myślisz, czy to jest dla mnie. A ja ci mówię tak, to jest kierunek dla ciebie. Bo są kierunki, które zapraszają się do historii, aby studiować manuskrypty, jak historia. Są kierunki, które mówią wejść w przestrzeń budynków i to jest architektura. Są takie, które mówią wejść w przestrzeń wszechświata i to jest astronomia. A my mówimy ci wejść w przestrzeń naszego mózgu, umysłu, świadomości. W tą wędrówkę zapraszamy właśnie ciebie. A w tej wędrówce dowiesz się, dlaczego tak trudno uczymy się języka, kiedy kończymy 12 lat. Dlaczego nasze gałki oczne funkcjonują identycznie, kiedy sobie coś wyobrażamy. I dlaczego jest tak, że możemy utracić widzenie przestrzeni, ale możemy widzieć ciągle twarze i vice versa. Jak to jest? To właśnie daje kognitywistyka. Dlaczego kognitywistyka jest ciekawa? Z punktu widzenia języka. Interesuje nas zarówno proces przyswajania języka pierwszego, drugiego, trzeciego, kolejnych języków, jak i procesy komunikacyjne, a więc strategie uczenia się, strategie komunikacyjne. Badanie tych procesów pozwala przede wszystkim na zoptymalizowanie procesu nauczania i uczenia się języka obcego. Wydaje mi się, że to jest chyba najciekawszy punkt tego typu badań, tego typu studiów. Absolwenci kognitywistyki mogą poszukiwać pracy w trzech obszarach związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, gromadzeniem informacji. Po pierwsze w obszarze usług szkoleniowo-edukacyjnych, jako trenerzy twórczego myślenia, jako trenerzy metod podwyższania kompetencji kognitywnych. Po drugie w obszarze usług informacyjnych, jako analitycy informacji, jako twórcy baz danych. I po trzecie w szeroko rozumianym sektorze usług reklamowych, jako architekci informacji, jako ci, którzy mogą tą informację lepiej uprzystępniać. Studia kognitywistyczne pozwolą ci zrozumieć, jak działa ludzki umysł, jak spostrzegamy świat, jak rozumiemy otaczający nas świat i siebie samych. Jednocześnie będziesz miał okazję dowiedzieć się czegoś więcej na temat związków ciała i umysłu ludzkiego. I my nie zapraszamy cię jako nauczyciele, my zapraszamy cię jako naukowcy. Chcemy cię włączyć z samego początku w nasze projekty, w nasze badania. Przekorni będziemy z tobą dyskutować, kłócić się, ale na tym właśnie polega kognitywistyka. Zapraszamy. Dlaczego warto studiować kognitywistykę w KUL? Dlatego, że mamy tutaj grono niezwykle profesjonalnych i rzetelnych naukowców. Naprawdę warto. Do zobaczenia w październiku.